To lekcja historii, z której trzeba wyciągać wnioski, by nie odrodziły się upiory wojny, mówił prezydent Suwałk Czesław Rankiewicz podczas miejskich obchodów 78. rocznicy kapitulacji Niemiec kończącej w Europie działania wojenne. Tutaj w Suwałkach dzisiaj oddajemy hołd, pamięć ofiarom II wojny światowej, ale z takim przesłaniem, żeby w tym miejscu, newralgicznym, jak niektórzy mówią w Europie, przesmyku suwalskim, było bezpiecznie. Do czasu, gdy wcześniejsze polskie władze oraz europejskie mocarstwa nie dbały wystarczająco o bezpieczeństwo naszego kraju, nawiązał poseł Jarosław Zieliński. Wtedy obowiązywała bardzo błędna filozofia, można powiedzieć doktryna starym językiem, że bronić się Polska w razie agresji ze wschodu ma dopiero na Wiśle, na linii Wisły. Nie, proszę Państwa, to ogromny błąd, to nieporozumienie. Polska musi być przygotowana do obrony każdego milimetra polskiej ziemi z każdej strony, w tym przypadku na wschodzie, bo tutaj jest zagrożenie. I teraz właśnie takie zasady zostały przyjęte w działaniach na rzecz umocnienia polskiego bezpieczeństwa. W suwalskich uroczystościach udział wzięli również przedstawiciele Sejmiku Województwa Podlaskiego, Powiatu Suwalskiego i Rady Miejskiej Suwałk, służby mundurowe oraz przedstawiciele licznych instytucji państwowych i samorządowych oraz maleńka już garstka kombatantów.